Po raz pierwszy zawitaliśmy ze szkolnym Skills Challenge jako Fundacja Marcina Gortata do Mrągowa. Niesamowita miejscowość, niesamowite miejsce i okolice, w której znaleźliśmy się. Szkoła Mistrzostwa Sportowego zrobiła na nas ogromne wrażenie. Myślę, że jesteśmy tu pierwszy raz, ale zapewniam, że nie ostatni. Wspólnie z Ministerstwem Sportu od 8 lat prowadzimy ten projekt. Docieramy do różnych szkół. Niestety wcześniej nie mieliśmy okazji, ale dzięki temu, że się znaleźliśmy, odkryliśmy kolejne wspaniałe miejsce na mapie Polski. Myślę, że będziemy tutaj wracać z innymi projektami. Mam nadzieję, że namówimy także Marcina Gortata, bo odwiedził Mrągowo i również tutaj miał szansę rywalizować czy pokazać jakieś fajne wydarzenia. Być może w przyszłości uda się zorganizować nawet Marcin Gortat Camp. Miejmy nadzieję, że ta współpraca będzie się rozwijała i tylko z pożytkiem dla młodych adeptów sportu. Jesteśmy po wielkich emocjach moich zawodników, uczniów klasy szóstej, kiedy dowiedzieliśmy się, że jeden z naszych uczniów zdobył drugi wynik w Polsce, to duma moja rozpiera mnie bardzo. Cieszymy się niezmiernie, że właśnie ta inicjatywa zagościła w zespole oświatowo-sportowym Baza w Mrągowie.